Nazywam się Barbara Karlik i jestem harfiarką. Gram na wczesnej harfie celtyckiej, takiej, jaka widnieje w Godle, Irlandii. Mój instrument jest repliką XVI-wiecznej szkockiej harfy królowej Marii. Moja harfa zabiera mnie w rozmaite podróże, aż do najdawniejszych czasów, kiedy harfiarze podróżowali od majątku do majątku, pisząc utwory dla swych patronów, aż po dzisiejsze czasy, nadal pełne historii i magii. Dzięki wsparciu moich najbliższych udało mi się wydać płytę Karczma Niedokończonych Opowieści. Ale teraz, gdy przyszedł czas na następną, potrzebuję Waszej pomocy. Suantra, struna snu, swoim tytułem nawiązuje do legend irlandzkich o trzech strunach muzyki Zielonej Wyspy. Będzie to płyta pełna kołysanek, nie tylko tych, które śpiewane były nad kołyskami dzieci w Walii, Polsce i w Irlandii, ale także zupełnie nowych kompozycji, napisanych specjalnie na nią, które ukoją nie tylko te najmniejsze, ale też zupełnie duże serca. Wizualną stroną projektu zajmą się utalentowane dziewczyny z Silver Clock. Inspirując się celtyckimi węzłami z księgi Kells, stworzą piękną oprawę graficzną dla płyty, a jeśli uda nam się osiągnąć drugi próg wpłat, pełną książeczkę ze wszystkimi tekstami kołysanek. Wasze wsparcie będzie dla mnie także potrzebne, by zaprosić ciekawych gości, wspaniałych, utalentowanych muzyków, z którymi miałam okazję pracować. Te pieniądze posłużą mi do sfinansowania nagrania, masteringu, oprawy graficznej, druku i tłoczenia płyty. Porozmawiajmy o nagrodach. Przygotowałam dla Was rozmaite małe i duże prezenty. Podziękowania, wydruki grafik i zdjęć Silver Clock, oczywiście płyty, lekcje harfy, prywatne koncerty, a także specjalnie dla Was napisane, spersonalizowane kołysanki. Pomóżcie mi w realizacji mojego projektu. Podzielcie się nim przez Facebook i Twitter i wesprzyjcie go w miarę swoich możliwości. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, co robię i chcecie posłuchać mojej muzyki, zapraszam na moją stronę. Z góry dziękuję za wsparcie.